Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MC, a oto przed wami kolejny odcinek z gry See You Sam 2. Panie i panowie, jesteśmy teraz w Chinach i idziemy po kolejny medalion, który trzyma, z tego co się dowiedzieliśmy, w środku siebie, w żołądku Prince Chan, książę Chan, czyli postać, osoba, potwór, która po prostu terroryzuje to miejsce, w którym się aktualnie znajdujemy. No i co, my potrzebujemy medalionu, on go ma, więc idziemy po niego. To jest kolejny boss, który jest przed nami. I mamy nowych przeciwników, którzy są właśnie to są ninja, z tego co pamiętam, jak mówiłem, ninja zawsze. Mogę tą broń, dziękuję. I teraz zaczynamy każdą planetę w ogóle tak, wiecie, na czysto, także musimy uzbierać wszystko. Chciałem ogólnie tej bomby wcześniej użyć i jej nie użyłem, co mnie trochę irytuje. I tu w ogóle chyba żeśmy przyszli na ten świat, nie? Ja tak to ujmę śmiesznie. No i co, kolejny odcinek, mam nadzieję, że poprzedni wam się podobał. Mam nadzieję ogólnie też, że podobał wam się Zumzum, ponieważ jest to jeden z moich naprawdę ulubionych bossów, jeśli chodzi o See You Sama. Dlaczego? Nie wiem. Posuwanie się z nim walczy. No i ogólnie tutaj jego... O, hello, hej. Tutaj jego intro właśnie z tą muzyką heavy metalową i w ogóle po prostu fajnie się po prostu wszystko komponuje ze sobą. No i ma fajne, miłe też wspomnienia, że się go bałem, jak byłem mały, tak jak mówiłem zresztą wcześniej. I wiecie, całą resztę poprzedniego odcinka. Kontynuujmy, chodźmy dalej przed siebie, zobaczymy co nas tutaj czeka. Chyba u góry? Albo gdzieś tam za którymś budynkiem, jak pamiętam dobrze? Tam chyba, konkretniej. What ty? No i wredny. Dobra, oni tutaj lubią z tych zakamarek wychodzić. Oni ogólnie nie są tacy wcale łatwi do walki, bo oni są bardzo mądrzy. Mają bardzo mądre jaja na przeciwniku, naprawdę. Zresztą byłem w szoku po prostu, jak oni byli, tak wiecie, dobrze zrobili mimo wszystko. Wszystko on jest księciem, ten Prince Chan cały. I on je ludzi, je wszystko, je medaliony. To wiem, no ludzie się go boją i tak dalej, ale... A chciałem coś powiedzieć właśnie, że... Chciałem powiedzieć, czemu oni się go boją, skoro to jest ich książę, więc mi się wydaje, że on... Skoro to jest książę i ma całe to miejsce do rządzenia, to głupim posunięciem byłoby wymordowanie wszystkich, prawda? Takie mam wrażenie. Tu był jeszcze gdzieś, kurwa, kurczak jakiś, pamiętam. Jakiś chikun tu był, z tego co pamiętam, jakiś chicken ninja, pamiętam to. Tego się zapomnieć nie da akurat. Tylko nie pamiętam, on był w jakimś właśnie takim załogu, takim zakamarku, ale kurna, gdzie? No idea, potem jest ten switch, a my pójdziemy sobie do góry. Bo możemy i zobaczymy co się u góry dzieje najpierw. Więcej ninja. Dobra. Tam coś słyszałem mechanicznego, aby mi się wydawało. Halo? W ogóle potrzebujemy ten guzik? Po prostu może na drugą stronę po prostu przeskoczyć? I guess? Może zapiszę G w tym miejscu, zobaczymy. Jakby coś się miało wydarzyć złego. Gdzie ten kurczak jest? To przysięgam, że jakiegoś kurczaka kojarzę, nie? A i tak nie mogę tu wyskoczyć. Aha, to wiele wyjaśnia. Okej, czyli nie możemy jednak. Ja kojarzę kurczaka. Nie spocznę, póki go nie znajdę na tym poziomie. Bo wiem, że był. Wiem, że jest. Już są zamknięte. Ale ja wiem, że ten kujak gdzieś jest. Nikt mi nie przeszkodzi w znalezieniu kujaka, okej? To jest bardzo ważna rzecz. To muszę przykręcić chyba? Nie, tak myślę. Albo w jakiejś innej grze, albo w jakimś innym systemie może było coś zrobić z tą. Boże, studnią. Okej, okay, myślałem, że te drzwi na prawo się otworzą, ale... Byłem będzie... O, hello! Make some noise! Yes, I will! Oh, yes, baby, I will! Co wy tutaj? Karateki... Są karateki, a nie ninja. Właśnie, karateki, przepraszam. Karateki, okej. Okay. Wiecie, kurczę, karateka, nie ninja. Sorry, powaliło mi się. Ja nie wiem czy wiecie, ja trenowałem karate trochę. Chyba 4 lata z tego co pamiętam. I trochę trenowałem. A takie rzeczy się nie zapomina, więc wiecie. Ja pamiętam trochę jeszcze. Układy w ogóle, ciosy i tak dalej. Pamiętam. To się nie zapomina tak łatwo.
Okej, okay, są zamknięte drzwi, ale czy je się da jakoś otworzyć może? Tu coś jest ciekawego? Nie wiem, może. Dobra, idziemy bramą. Próbuję się tak nie da przejść. Uziki, co chwilę to jakaś broń jest. Taka nakręcona w ogóle ta... Sam! Język! Boże święty! Mogą dzieci oglądać. Mogą. A! To sobie myślałem, że to jest wiedźma. A tu nie ma wiedźmy na tym świecie przecież. O Chryste. Okej, okay. K jest ten kurak. I want kurak. A jest. A jest ten królik! Zabity przez tą kurę! Właśnie, pamiętam te sekrety! Boże, koi się bagują. Jakie to jest zabawne. Okej, okay. Może było strzelić coś? O, karateki teraz lecą do nas. To chyba strzeliłem babkę. Przepraszam, mam was chronić, a nie was strzelać. idzie was pomylić, sorry, wygrać tak samo. Sorry, ten żart musiał paść, okej? Okay? Ten żart musiał paść. Ale to jest w ogóle niesamowite, jak ta gra potrafi robić klimat, nie? Że każda planeta faktycznie jest inna i czuć, że ona jest inna. To nie jest tak, że a tam wiecie, no przeciwnicy są inni, ale wszystko wygląda tak samo. Nie. Tutaj wszystko wygląda różnie i to jest po prostu super, jak na moje. Hojo, 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 hojo. Muzyki to jest naprawdę dobra broń. Dobra. Czekam, że oni się poczyszczą, bo ogólnie czasami te sekcje trwają zbyt długo. Takie mam wrażenie i to jest też pewien szkopuł, który zauważyli inni ludzie, że po prostu te sekcje po prostu za dużo, w tym przeciwniku jest po prostu za dużo. No ale... Tu są granaty, o tu mamy jeszcze... Extra life, proszę bardzo. No i tak, ten królik, to jest w ogóle ciekawa akcja. Poprzez całą tą pierwszą sekcję, jak pamiętam, właśnie jest akcja z tą kurą karateką. Nie. To jest jednak kurczak ninja, a nie kurczak karateka. To ja dobrze mówiłem. Biedny królik. Masakra. Łaj, został zabity. Chryste. Wiecie co, ludzie nie powinni tego widzieć tak naprawdę, tak ja mam wrażenie. Więc zostań sobie tutaj. To ja... Ja włączyłem coś, przepraszam panu, tym klikiem teraz tam, czy co? Tak to wyglądało. Ale to było dziwne, no dobra. Czyli mogę iść do przodu. Dobrze, to będę szedł do przodu. To było dziwne. Mogę wejść na górę ponownie i nie wiem, czy sobie tutaj nie wejdę. Sorry, dziewczynko, ale przechodzę. A to są przeciwnicy, to się zespili od tego, czy to jest inna brama? Sorry. Z inne tematy. Ja w ogóle tekstury bagują, ok, spoko. Gdzie oni są? Bo ich nie widzę. Fajnie, że przez to można strzelać. O, te wieżyczki wróciły, proszę bardzo. A się trochę nawala tą wieżyczkę. Ok, zmienię sobie teraz na shotguny. Tu się zrzuciły już. Zrzuciły mi się łzyki już. O, wjeżdżam na pełnej. Do widzenia, dzień dobry, na strzała padają. O, damn. Cześć wam, cześć, cześć! Panowie, koledzy! Panowie, koledzy! Skąd mi się to właśnie wzięło? Panowie, koledzy! Nie wiem, czy od Gimpera, czy mówił do Ignacego panie kolego. Jakoś tak trochę było. O, dzięki za zdrowie! To się akurat fest przydało teraz. Extra life! Let's go! Dobra, poszukiwania kuraka trwają. To nie jest coś, że zapomniałem. Hello, hello! Cześć. Nie dacie człowiekowi oglądać dookoła rzeczy, nie? Nie dacie. O, dodatkowe zdrowie, mimo że go nie mogę zebrać, ale tutaj jest. Dobrze wiedzieć. Czy tutaj moje poszukiwania kuraka się na razie kończą? No nie może być. Tu było chyba dodatkowe życie. Cześć, cześć. No, nie może być. Muszę szukać dalej. Ja muszę go znaleźć. Łoż ty w życiu! Jakbyś wywalił z kopa w ogóle tak nagle. Co za typ? W ogóle chamstwo w państwie, absolutne. Są monety, przydałoby się to zbierać też.
Dobra, tu chyba oblukałem wszystko i tu tego kurczaka nie było jeszcze. Ja wiem, że on jest, ja wiem, że on jest. Ten odcinek nazwę poszukiwania kujaka. Przysięgam. O, dobra, o fucking hell. Chciałem sobie uciec, ale widzę, że nie byłem w stanie. Ciarki na plecach po prostu przez pieprzone pająki. God damn it, pieprzone pająki. O, i są te klauny, o których wam mówiłem. Popieprzeni. Nie wiem, czemu ich nie lubiałem. Pamiętam, że sam dzieciaka strasznie ich nie lubiałem, ale teraz mi jakoś nie przeszkadzają. Może tylko, że nie wiem, byli do trafienia ciężcy, czy co, czy po prostu denerwował mi ich śmiech, nie wiem, ale teraz w sumie tak... Ja niech sobie będą, nie? Co to jest za dźwięk? Dźwięk pająków. To się zastanawiam, czy to są pająki, czy nie. A boję się, że one mogą przyjść, wiecie... Zewsząd zaraz. Ja czemu tu pająki nie pasują? To jest miasto, halo! O, w sumie... Pająki się walają po mieście wszędzie. Chodźcie, chodźcie, tutaj jestem cały czas. Czekam, aż przyjdziecie, bo ja tam nie chcę iść, wiecie, bo tam was trochę dużo jest. Chyba już. Chyba już. O, tu dodatkowe punkty jeszcze by... Ja gram w tą grę tak beznadziejnie, że to jest szok. Absolutny szok. Ja nie powinienem grać tak beznadziejnie. Powinienem zbierać, wszystko maksymalizować. Ja tu jestem Mr. Siriusam na YouTubie. I dupa. Pokazuję, jak nie grać w Siriusam na dwójkę. Mówię, że nie pamiętam Siriusam na dwójkę tak samo dobrze jak reszty, więc... To jest moja wymówka, ok? Ja tego kurczaka nie znalazłem w końcu. Myślałem, że jestem donata. W ogóle są gnary normalne ze starej części w tej grze, ale robią jako komedia. Let's go. Kolejna sekcja, panie i panowie. Jeden na dwa sekrety, co na nowo. Nie mogę znaleźć dwóch. Myślę, że drugi to był ten kurczak i oczywiście go nie znalazłem. Ech. Tą sekcję kojarzę. Coś tu kojarzę. No widzicie, ja znowu są te gnary. To się napisy ucięły. Jadka, panie i panowie, jadka. Akcja, akcja. Dostaliśmy minigana tylko na chwilę. Clown Marcel? Jeżeli ktoś z was ma na imię Marcel, to... Jesteście clownem w grze. Dobra. You need to spin all three wheels. You'll need to find three coins and bring them to the cash desk. Pewnie. Wiesz co? Pewnie. Of course. Dzięki temu sprogresuję. Masz rację. Masz rację. Nic się na razie nie dzieje. Dobra, nic nie mówiłem. Okej, dzieje się dużo. Holy fuck. Dzieje się naprawdę dużo. Czy to jest? To jest Space Invaders. To jest Space Invaders. Space Invaders zawiązanie. Dużo ich jest. Skończy będzie komentarz o Space Invaders jakiś. Jakiegoś typu. Sama, pewnie nie. Ale okej. Okay. To było fajne. Trochę starszy jestem, to przynajmniej wiem. Okej, okay, tu mamy tą pierwszą metę zamontowaną. Let's go. Taki latają kluczem. O, dzięki za zdrowie, to się akurat bardzo przyda.
Dodatkowe zdrówko zawsze. To jest chyba, że jest 20. Oni zadają po 10 obrażeń. No chyba nie. No chyba nie. Z tego co pamiętam, to nie padały na strzał i nagle nie padają na strzał, o co chodzi? There we go, okej. Okay. To kolejne monety prowadzi z tego co widzę, okej. Okay. Na razie to jest przebieżka, na razie to jest sielanka, panie. Na razie jest git. My nie musimy tylko pokazywać, wiem gdzie to jest. O, thank you very much. Cześć panie klaunie, idę sobie tylko zamontować monetę. Dajcie mi tylko monetę zamontować, czekajcie panowie, spokojnie. Na luzaku, A, nie zatrzymali się, jak jest kasteka, to się nie zatrzymują, tak jak w innych częściach, muszę pamiętać o tym. Hej, tutaj jest, nie powiem. Tam jeszcze idzie kolega, tu idzie kolega. Czemu ty klęczysz i nie sika się w wodzie takiej? Chciałeś, żeby cię zabili, jak się załatwiasz, no tak trochę siedzi o koleżanku, już masz połowę zdrowia. Bardzo niedobrze. Dobra. Czyli nie wchodzą do wody? Okej, wchodzą do wody. A jak tu się ustawimy, to się kieruje na most najpierw, czy mi się wydaje? No, przynajmniej próbują. Niektórym się udaje, niektórym nie. Pięknie. Okej, ich tu idzie. Pamiętam, że tu lubiłem po prostu dookoła biec i te wszystkie monety naraz brać. To pamiętam. No, zostały łuziki. Okej, to tyle was było. Było najszybsze zabójstwo klaunów ever w tej grze. Jak nic. Speedrunner, że mogą pozazdrościć mi. To jest statów. Nie jest statów, tylko stratów. Nara panowie, miło było. Będą amunicję, ale to szczegół. No sorry panowie. Trzeba było być mądrzejszym trochę. O, są ci. Boże, cięgowie. Jak kurwa nazwać? Ja bym powiedział tych przeciwników nazwać nawet. Nie wiem, mistrz Shifu, o. Shifu. Shifowie. Nie Shifowie, tylko Shifowie. Mistrzowie, o, nie będą mistrzowie. To będzie miało chyba najwięcej sensu, to będą po prostu mistrzowie, nie? Teraz moneta, ale tu widzę jeszcze pieniądze. Coś w środku jest? Chyba nie. Dodatkowe zdrowie, zawsze przytulę. Dodatkowa zbroja też się przyda jak najbardziej. There we go, there we go. Siup, tu jest moneta. Szukam coś tu jeszcze, może jest jakieś sekrety na przykład, czy coś? W ogóle bardzo daleko jest ta budka od tej monety, ale to absolutny szczegół. No, pięknie. Tak, widzę ją. Gro, naprawdę ją widzę. Oho, uciekamy stąd. Okej, wszystko się kręci i co się teraz stanie? Aha. Moich ulubionych przeciwników, absolutnie. Uwielbiam ich, tak. To był... Jak w pinballu mnie potraktowali, ja wam dam. Okej, uciekaj sam tutaj. Trochę ich jest. Przydałoby się ich potraktować tutaj. Wow, panowie! Czy panowie? Ciekawe, czy są same kule, czy coś w środku jest? Wiesz, ktoś, kto tym steruje, nie? Czy są po prostu same kule? Bo jeżeli to są same kule, to one są... To one mają, wiecie, umysł, mózg. Myślą same. Ale bo to są po prostu maszyny, które są zaprogramowane, żeby po prostu zabijać. Tak też może być. Co też w tym serii sami przeciwnicy się strasznie pojawiają z dupy? Tak chciałem zauważyć. Przyjąłem takie wrażenie. No to może być moje... Błędne wrażenie. Czekajcie, bym zaczął się skoczyć, to bym bezpieczny, czy nie? Tak szczerze. A tak! A to musimy najpierw skoczyć, że jak jumpem bym tu na górę wskoczył, to bym był bezpieczny. Bo oni na przykład nie skaczą, nie? Te kule. Okej, chyba w CEO. Tutaj chyba w CEO. Możemy iść dalej. Patrzę, nie zostało odcinka jeszcze, bo nie chcę tych odcinków oczywiście robić za długich. I ogólnie ta seria wyjdzie całkiem długa, chyba może 20 ponad odcinków lekko. Także no będzie długa na pewno seria. Jestem happy, bo takie długie serii na kanale brakowało.
Ja nie wiem, jaka moja seria jest najdłuższa. Może to ktoś sprawdzić, która seria moja na kanale jest najdłuższa, tą, którą skończyłem faktycznie. Poszli w życiu. Wow! To było interesujące co najmniej. Jakoś się nie spodziewałem. Klauny. W serce zbierę, tylko muszę dostać obrażenia. Ja dostanę pewnie zaraz jakieś obrażenia. Albo i nie. Pomagam, wiecie, pomagam. Oni mają zdrowie, które trzeba zbić, także dajcie mi chwilę. O właśnie. O właśnie. W ogóle to było strasznie, coś mnie od tyłu zaatakowało, zaczęło się śmiać. Dobra. O wy kurde, tak się chcecie bawić? Ja mam uziki, ja mam na odległość broni. Nie przychodźcie z nożem na strzelaninę. To się źle dla was skończy. Ło. Nice. Okej, otwarte. Chyba tyle, tak? Chyba tyle. To jest zików jeszcze amunicję. Daję, szukam tego kurczaka. Bo on tu serio może być. Pamiętam, że ja potrafiłem go za każdym razem znaleźć, jak grałem kiedyś tam. A teraz nie potrafię. Jestem ciekaw, o co chodzi z tym. I bardzo mi to irytuje, bo bardzo chciałem go znaleźć i bardzo chciałem wam go pokazać. No, ale chyba nie będę w stanie. Tam coś jest u góry i ja bym bardzo to chciał. Tylko jak tam wejść? No, na tej bramie. Ja tu tutaj to się zacznie coś ładować pewnie, bo widzę, że tam się nie ładuje zbytnio nic chyba. Będzie jakaś kasega, tak mi się wydaje. A nie chcę tego zaprzepaścić u góry. No i co? Przydałoby się wejść na górę, tylko że w jaki sposób? Jakimś teleportem może? Jakiś teleport jest? Do tego koleżanko nie zbiorę, wiesz? Bo... Wiesz, to trochę krzywo rzuciła, nie powiem. Trochę bardzo krzywo. Dobra, zebrałem to. No dupa! No chyba tego nie zbiorę, no nie mam pojęcia, czy jakiś tutaj teleport jest schowany, czy coś. Nie wiem. Po prostu może pójdźmy dalej? Zobaczmy, co się stanie. No, kasenki nie ma. No jest ten byk. I ten byk. I ten byk. Tu się po prostu na górę wchodzi i tyle. Ej. Czy ja fajerwerki słyszę? Oj, nawet widzę fajerwerki. Okej. Okay. Cześć kolego, jest z drugiej strony, jest drugi. Oj, wy przewidywalni jesteście już. Przewidywalni to bardzo. No. Łobi wywalił kopa, co to miało być? Łup. Wow. Nie, wyrzuciło. Weźmiecie tyle respić, to ja będę miał bardzo dużo czasu, żeby was po prostu zabić. I tyle. Gdzie rzuciłem ten granat? O właśnie. Lepiej. O sorry dziewczynko, nie to chciałem zrobić. Trochę was tu jest, a ja nie mam amunicji. Ale tak poważnie nie mam teraz amunicji, to jest teraz poważny problem. No i co teraz? I co teraz, panie i panowie, się dzieje, bo amunicji właśnie brakło. A jak jest tu od czorta? To mi niewiele da. Jeśli chodzi o amunicję, demet, i co teraz? Co mam teraz zrobić? To jest tylko zdrowie, które mogę sobie zebrać. Będzie moją myszkę słyszeć w dużej ilości teraz. To trzeba niestety klikać, żeby tym strzelać.
powinno pozabijać, dokładnie. Dobra. Okej. Serious damage tutaj był schowany. Poważnie. To są żarty. To są żarty. Powinna strzał padać. Bufajmy tego, taki gunslinger. Tym serious damage'em. Ja bym Tumkę znał, to bym wiedział, że to jest serious damage, żebym sobie poradził tutaj lepiej. A że nie wiedziałem, to już nie moja wina. Tam jest zdrowie, ja bym dostał w pienicz, a dostałem trochę w pienicz. No. Pojawił się i tyle go było. Okej. <Okay. laughs> A właśnie tą skrzynkę miałem zabrać jeszcze z tymi z pieniędzmi. Gdzie ją widziałem? Hello! Tu ją widziałem. Tutaj właśnie. There we go. Czy coś tu jeszcze będzie? Gdzie jest ten kurczak pieprzony? Ja chcę kurczaka. I pewnie go pominąłem w takim bardzo głupim i oczywistym miejscu do jasnej ciasnej. Ech. Okej, okay, tu będzie... O, serious damage jest. To tu będzie grubo. Trzeba się wyposażyć. O, coś ścieśklał, nie? No to lecimy, serious damage. Jeden Uzi potrzebny tylko. Jak na razie przynajmniej. Dobra. Fajna taka ANK, mogę sobie tutaj stanąć? Będzie lepiej. Jeżeli żebym tak biegał. Chociaż nie, tu nie będzie lepiej, bo stoję w miejscu. Never mind. No nie, tego Uzika, ja się fajnie z tego strzela, no. Nic nie poradzę. Dobra. Ja się, sorry, skupiłem się na chwilę, przestałem gadać, masakra. Ała! Ja mówię, że ten poziom ma, ta planeta ma swój klimat, ale klauny mi tu nie pasują trochę, nie? Tak szczerze, macie granata. Musi się trochę uspokoić, trochę tutaj crowd control musi wjechać. Popatrz, tutaj jest za dużo ewidentnie, no co mam powiedzieć? O! Pięknie! Wjechały shotguny. Boże święty. Cześć kolego. Tyle cię było. Dawajcie kurczaka. Nie sposzę później zadaj kurczaka. O Jezu. O Jezu. O Jezu, muszę go zabijać szybko. Siema stary. O, uciekamy stąd. No właśnie, bym dostał. Multum obrażeń. O. Tu jeszcze kolega. Dobra. Coś jeszcze? Dobra, cisza i spokój na razie. Jezus! Czy poza serduszko mogę się jeszcze wrócić? Nie. To mi nie jest potrzebne, ale no, chciałem tylko zobaczyć. Kolejna studnia. Bardzo podejrzana zresztą. Jest! Kurwa, ten kurczak. Kurczak ninja, tak typowo. Skoda miniatura, skoda miniatura, skoda miniatura, skoda miniatura. Chyba będzie chyba. Tyle go było. Tyle było. Właśnie tego kurczaka ninja. Mówiłem poważnie, że był taki kurczak. No. Nie jestem jakiś psychiczny. Faktycznie był kurczak. Okej, okay. Akurat się skończyła sekcja. To tu już jest boss? George B. Ignore!
Nie no, jeszcze nie, na pewno nie. GNN Star News Network. O, ten jego śpiew, pamiętam to, o no. We should wait for the old guy to leave. I'll wait if you wait. Deal? Hurry, old man. Save yourself. Pamiętam to. Oh, for crying out loud. Czy ta komedia w tym seriusie jest tak strasznie cringe'owa? Will you go already? 20 minut później. Okay, guys, let's do it. O, są dobre dźwięki. Chyba wygraliśmy. On zabił te klony bez wybuchu. Jak on to zrobił? Prince Chan is escaping. O? Damn. What now? W balon mu strzel? Let's go there. Słucha, kawał chłopa swoją drogą. 2 na 2 sekrety, let's go! Zrehabilitowałem się w końcu. Oh. Spoko. Say, you wouldn't know where Chan's palace is now, would you? I've been trying to get directions all day. Great! Can you give me a ride? Ujo! Here. Keep the change. O, Kung Fu Mistrz. Proszę bardzo, dobrze mówię, że to jest mistrz. Have a look around. They must be somewhere near. Kojarzę tą świątynię ogólnie ze środka przede wszystkim. No to co? Zapisujemy grę. Nie zapisałem wcześniej, bo jak widzicie, nagrywam 2 odcinki pod rząd. Na zapas sobie nagrałem właśnie w tym momencie. I dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć i pa pa.